Witajcie, witajcie, ja jestem Grypnym, a to jest kolejny opening kart Pokémon, moi drodzy. W tym momencie, w tym openingu nie mamy, co prawda, żadnego kolekcjonerskiego pudełka kart Pokémon z żadną figurką, z żadną ponadwymiarową kartą, co nie zmienia faktu, że mamy 7 booster packów w sprawie najnowszej serii Breakthrough, tak jak zapowiadałem to w poprzednich openingach. Tak jak zapowiadałem to w poprzednich openingach również, ja będę otwierał w tym momencie 4 paczki, Brad będzie otwierał 3. Stwierdziliśmy, że lepiej będzie w momencie, kiedy on otworzy 3 pierwsze, po czym ja otworzę 4 i zakończę odcinek. Także mam na sobie swoje szczęśliwe rękawiczki, mam nadzieję, że tym razem szczęście mi przyniosą. Tak samo są szczęśliwe nożyczki, no powiedzmy. Jeżeli nie będzie szczęścia w tym momencie na tym odcinku, to znaczy, że jest to wina którejś z tych figurek. Powiększyliśmy naszą wystawę w tym momencie, co mam nadzieję, że przyniesie tak samo szczęście. Dobra, zobaczymy. Może się uda, może się nie uda. Co prawda nie zawsze szczęście może dopisywać, ale mam nadzieję, że coś fajnego dropnie. Dobra, pierwszy booster pack. No i moi drodzy, zaczynamy. Pierwszy booster pack. Heavy Boots. Będę musiał douczyć się, do czego ta karta służy. Przerzucaj, dawaj. Sunslash. O, art wygląda moim zdaniem bardzo spoko. Ataków nie widzę, co prawda, bo w tym momencie nie ja siedzę. Za kamerą. Ale cóż, Ursaring. Lecimy dalej. No, Snower, powiedzmy, jako tako, Froakie, no jedziesz, Zolua, Chespin, czy coś będzie, drugi Chespin, co się dzieje, czemu dwa Chespin trafiły się pod rząd i czemu druga Zolua trafiła się w tym samym opakowaniu, to mnie szczerze powiedziawszy aż dziwi, tylko no, a to jest Reverse Zolua, o mój drodzy, Reverse Zolua, która trafiła się wcześniej i czy to będzie oznaka, że trafi się coś dobrego, no wyciągaj. Staraptor regular rare niestety. W tym momencie bierzemy na warsztat Mega Mewtwo X. Paczkę z Mega Mewtwo X. No i otwieraj. Jaki złodziutki art Słubata. O mój Boże, dobra. Przekładaj, lecimy dalej. Kolejna karta to będzie Frogadier. No spoko, będę mógł użyć przynajmniej Frogiego w jakiś spoko cel. Do jakiegoś spoko celu. Starevia. Staraptora może i da się użyć tego, który nam wydropił wcześniej. Pan Sage, ta karta trafiła się w poprzednim openingu, ale nic takiego. Piplap, kolejną kartą jest... O, Magnemite, który wygląda moim zdaniem bardzo spoko. Gdyby się trafił w wersji reverse, byłoby jeszcze tylko i wyłącznie lepiej. Niestety nie wszystko, jak widać, można mieć. No i Bat, czy to jest karta reverse, czy to nie jest karta reverse? To nie jest karta reverse jeszcze? Jeszcze. Za chwilę się jakaś trafi. Ralts, no jej kolejny, ten sam art tego samego Pokemona. Cóż, lecimy dalej. Wow! Reverse Pinsir wygląda świetnie moim zdaniem. No musicie przyznać, pokaż tą kartę, żeby ją było widać w całej kazałości. Tak samo art, który jest na tej karcie, jak i to, że jest reverse. Ta opcja reverse wygląda moim zdaniem bardzo, no, to wygląda po prostu świetnie. I ostatnim jest Abomasnow, no który no, jest kartą chyba dosyć spoko, co nie zmienia faktu, że... Ale pokaż go tak w całej okazałości, no człowieniu. Jest kartą chyba dosyć spoko, co nie zmienia faktu, że liczę na jakiś Hollow, albo najlepiej EX-a, bądź Breaka. No cóż, mamy jeszcze 4 booster paki, nie, 5 booster paków jeszcze. Zobaczymy, co z tego wydropi. Mam nadzieję, że trafi się coś naprawdę spoko. No dobra. Pinsir, rozumiem, wyglądasz fajnie, kartą spoko, raczej też jesteś, ale niekoniecznie na ciebie liczyłem. Mogłoby trafić się coś innego. Bihiem, no powiedzmy. No dawaj dalej, tylko oddal tak może ciut. Quilava, nie no, ten arcik naprawdę mi się podoba. Ja te karty w tym momencie zbieram bardziej jako kolekcjoner niż jako gracz Pokémon TCG, ale cóż. Dobra, Skido, no powiedzmy. Mizdrivus. Słablu. No taka kupa moim zdaniem, cóż, ale... No cóż. Reverse? Czy to jest reverse, czy mi się wydaje? To nie jest jeszcze reverse Flabebe? No cóż. No cóż, może będzie coś ciekawego. Axiu. Dalej. Karto... O, ho. Wygląda... Dobra, karty wyglądem trafiają nam się bardzo spoko, to trzeba przyznać, ale ja liczę na coś naprawdę rzadkiego, na coś naprawdę ciekawego. To jest reverse karta Mewtwo Spirit Link. I uwaga! Raichu Regular Rare. No taka kupa się trafiła. Dobra, moi drodzy, to w takim wypadku. To jeszcze nie koniec. Koniec otwierania paczek przez mojego brata, ale nie koniec całego openingu. Mi zostały jeszcze 4 booster paki.
Zobaczymy, czy coś ciekawego się z tego trafi. Więc teraz moja kolejna otwieranie booster packów. Mamy te cztery i teraz tak, którego by tu z nich pierwszego otworzyć? Breaka, Zorarka, Breaka zostawiłem sobie na sam koniec. Pierwszego otworzę. Honduma. Dobra, ja nie będę tym razem trząsł tego i paczki, może... No co jest? Może to spowoduje, że wypadnie coś z tego lepszego? O, dobra, udało się otworzyć. Udało się otworzyć, więc ty, paczko, lądujesz gdzieś z tyłu. To ląduje na bok, ojojoj, żeby nie było widać kodu. To ląduje gdzieś na boku. Trzy karty są? Są. Trzy karty przekładam do tyłu i aby moje szczęśliwe rękawiczki, oby szczęśliwe nożyczki przyniosły jednak jakieś szczęście, jakiś rezultat tego openingu. I tak, pierwszą kartą jest Killia. Killia ma wygląd moim zdaniem bardzo spoko arcik, przybliżę go, uwaga. Tak wygląda. Art naprawdę bardzo spoko, taki disco, dobra. Kolejną kartą, oj, ty tutaj nie uciekaj, tylko siedź tu. Kolejną kartą jest Primplap, nic ciekawego. Sans też, który już wcześniej się trafił. Tak jak powiedziałem, ja te karty traktuję bardziej jako kolekcjoner niż jako gracz, więc powtórki dla mnie nie są niczym ciekawym. Kolejny Axio. Ajajajaj, przynajmniej jakaś karta smocza. Przynajmniej coś ciekawego. Pansir. Paras. Swinub. Reverse. Słubat. I uwaga. Iveltal! No proszę, no powiedzmy, przynajmniej trafiła się jakaś Iveltal Hollow. Bardzo fajnie, dobra, przynajmniej się trafiło jakieś Hollow i to jeszcze legenda. Mi taka karta jak najbardziej pasuje. Powiedzmy, że opening nie wyjdzie na jakieś koszmarnie złe dzięki tej karcie. I w tym momencie otworzymy może kartę z Mega Mewtwo Y. No, chodź tu. Szczęśliwe rękawiczki mają jedną wadę co do siebie, że ciężko jest cokolwiek w nich zrobić. No co jest, otwiera się, dobra, udało się. Ty lądujesz na boku, w tym momencie tutaj kodu nie widzicie i ja ten kodzik sobie wykorzystam i tak przed nagraniem. I teraz tak, przekładamy trzy karty na tył i pierwszą kartą jest Skyla, no trener Skyla. Kolejny supporter. I to z rzędu. No. Bridget. Wow. Ten art wygląda naprawdę świetnie. Jest naprawdę spoko, bardzo spoko. Vanillish. Kolejny Vanillish. Który trafił się poprzednim razem w tym zestawieniu z Mewtwo. Cyndaquil. Jaki słodziak. No zobaczcie, czy on nie jest słodki. Jeszcze tylko brakuje tego płomyka na jego plecach. I byłoby całkowicie spoko. Hipopotas, który trafił się wcześniej. Cubone, smutny Cubone, który jest sierotą i siedzi w wesołym miasteczku. LGM z dosyć ciekawym artem. Nie no, spoko, ale jednakowoż liczę na coś ciut lepszego, chociaż ciut lepszego. Pansage. Reverse Swablu. Spoko. Sprawa i uwaga, ostatnią kartą będzie Vanillux. Zwykły Vanillux. To nie jest chyba jednakowoż mój dzień do otwierania booster packów. Trudno. Wubbuffet z artem wyglądającym spoko. No powiedzmy. Można mu to wybaczyć chyba za tego arta, że trafiła się taka kupa karta. Magneton z artem wyglądającym naprawdę spoko moim zdaniem. Tą kartę pierwszy raz widzę. Reserved Ticket. No spoko, będę musiał się zapoznać do czego to służy. Kładziemy to obok. Scatterback. Ted Ursa. No powiedzmy. Ted Ursa jest słodziakiem, to można mu to wybaczyć. Remoraite. Całkowicie normalny. Hut też niczy. O! Widzieliście? O mój Boże! Przez przypadek przesunąłem karty. Co tam było? Pikachu. Zoroark Break! Jezus Maria, już słyszę te kosmiczne przestery po prostu przesłuchując nagranie, ale zobaczcie sobie na to. Spójrzcie na to, jak to kosmicznie bosko wygląda. Karta Break! Trafiasz tutaj, Zoroarku, i niestety coś chyba źle przełożyłem karty.
Chyba, że z Blake'ami jest to po prostu trochę inaczej. A tutaj Chatot, jako ostatnia karta. Jednak jest szczęście, rękawiczki, to chyba te rękawiczki. Moi drodzy, otwieramy ostatniego booster packa. Ale mi to dało powera. Ale mi to dało powera na sam koniec. Blat mnie chce udusić za to, że wydropiłem Blake'a i jeszcze za Lowerka. On tego tak bardzo chciał. Powiedział przed nagraniem, że jeżeli ja wydropię jeżeli ja wydropię jakiegoś Blake'a, to znaczy, że pozamieniłem karty w międzyczasie. Pozamieniłem booster packi, które mieliśmy otwierać. Cóż, nic nie zamieniłem, przynajmniej nieumyślnie. Trzy karty? Trzy karty. Dobra, na pewno trzy karty przełożyłem. Nic nie zamieniłem, a na pewno nieumyślnie. Uoo, pierwsza karta, Blake! Uoo. Dobra, jednak nie jest źle, moi drodzy. Nie jest źle. Super, drodzy. Jako pierwsza karta w ostatnim naszym booster packu. Dedene. No, powiedzmy. Jest spoko. Wygląda spoko. Glalie, Spirit Link. Spoko sprawa, jak najbardziej spoko sprawa, jeżeli oczywiście trafi mi się Glalie EX plus Glalie plus Mega Glalie EX, a na to się na razie nic nie wskazuje, no to się nie zbiera. Raflet, Łubat, sfokusuj się na Łubata, no grzeczny bądź aparacie, dziękuję bardzo. Cespin, trzy różne arty tego samego Pokemona w tej samej serii, o ile się nie myje, hehe, pozdro dla kumatych. Starli, będę mógł przynajmniej użyć Staraptora w walce, spoko sprawa. Dobra, ile tutaj jeszcze zostało kart? Nie wiem, ile zostało kart, ale nie będę sobie spoilerował. Goldin. Reverse Skido. Wygląda mi za nim bardzo spoko. Karty Reverse są bardzo ładne, to trzeba im przynajmniej przyznać. Może nie są jakieś świetne i wielkie. O mój Boże! Co się stało? Nie wierzę. Jest jednak moje szczęście. No! Mega Mewtwo EX, aż się trzęsę w wersji X. Już dobrze. Jaki jest mroźny jeszcze w dotyku i to przez rękawiczki to czuję. O mój Boże, moi drodzy! 2016 rok zaczyna się jednak z wielkim wykopem. Moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało, nie no, po prostu, tak jak ja tego nie robię, ale za takie coś to jednak łapeczka w górę się należy i udostępnienie, żeby więcej osób to zobaczyło, to było niesamowite, musicie to przyznać. Także moi drodzy, szczęście, tak jak mówię, mi dopisywało jak najbardziej, ale niestety to są wszystkie booster packi, które możemy otworzyć w tym momencie na żywo. Będę musiał się najwyżej uzbroić w następne kolekcje, jeżeli oczywiście będziecie tego chcieli w komentarzach, jeżeli napiszecie w komentarzach, że chcecie więcej takich openingów, ja więcej w takie karty, więcej takich kart się uzbroję, więcej takich booster packów. I może znowu będzie takie szczęście, może znowu będzie tak fajnie. Brat mnie chce zamordować za to, co wydropiłem. A ja nie mogę wyjść z podziwu. Kopię aktualnie w krzesło, jak pewnie słyszycie. Już możesz nie kopać, bo zaraz będzie ten. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w jakimś następnym materiale. Na razie, cześć! Widzimy się niedługo w Pokémon TCG Online. Na razie.